Rozpoczęliśmy nowy rok. Prawo i Sprawiedliwość z okazji nowego roku zafundowało Polakom drogi ład. Największe w historii podwyżki, ale tych produktów, których nikt nie chciał. Chleb, masło, pieczywo o 50% w górę. Największa inflacja od 20 lat. Rosnące raty kredytów i rosnące ceny gazu i prądu. PiS-owi udało się również zafundować Polakom obniżki wynagrodzeń, jakiemu żadnemu innemu rządowi w historii się nie udało. Wiele grup społecznych zostało objęte hurtowym obniżeniem wynagrodzeń. Stracili swoje wynagrodzenia o kilkaset złotych. Zarówno nauczyciele, jak i służby mundurowe. Tracą przedsiębiorcy, tracą w związku z tym i pracownicy. Na Polskim Ładzie, drogim ładzie, żadna grupa społeczna nie zarobiła. Wszystkie grupy społeczne straciły. Tak rozpoczynamy nowy rok. Nowy 2022 rok, który miał być lepszym pomysłem na Polskę. Lepszym życiem dla milionów obywateli. Mamy drogi ład i gorsze życie. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło jedną ustawą tak wiele bajzlu, że dzisiaj ten bajzel dotyczy nie tylko hurtowych obniżek wynagrodzeń, wzrostu cen, ale również problemów w urzędach skarbowych, braku wiedzy o tym, jakie będą podatki za 2 tygodnie, za miesiąc, jakie będą naliczenia księgowe, brak wiedzy i informacji dla księgowych rozliczających firmy, brak wiedzy dla firm, jak mają się rozliczać w tym roku. Jedna ustawa, wielki chaos, bajzel legislacyjny. Tak trzeba nazywać politykę Prawa i Sprawiedliwości po imieniu. Jeszcze nigdy tak wielu nie straciło tak wiele przez tak niewielu. Przez politycznych, nieumiejętnie budujących polityczną przyszłość polityków. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło w Polsce chaos. Prawo i Sprawiedliwość powinno za drogi ład przeprosić, zapłacić i odejść. Tylko dymisja tego rządu, tylko mówienie wprost, że to jest wina Morawieckiego, Kaczyńskiego i spółki, jest szansą na uporządkowanie całego tego systemowego błędu. Bo drogi ład to błąd systemu, który kosztuje życie, godność i społeczną odpowiedzialność dla milionów Polek i Polaków. Ratujemy, co się da. Ratujemy, co się da, dlatego że dzisiaj ta łajba z tak zwanej Zjednoczonej Prawicy płynie prosto na skałę. Jest nieszczelna, jest źle sterowana i tak naprawdę sprawia, że czeka nas katastrofa. I nie chodzi nam o to, żeby myśleć o tym, w jakim stanie znajduje się dzisiaj Zjednoczona Prawica, bo ona jest zawsze w złym stanie, ale o to, w jakim stanie znajdują się dzisiaj Polki i Polacy. Codziennie, o których się dowiadujemy, muszą w jakiś sposób zostać powstrzymane. I my chcemy jako Lewica zamknąć ten kurek podwyżek, które dzisiaj sprawiają, że ludzie nie wiedzą, jak, czy zapłacić za prąd, czy zamknąć swoją działalność, czy kupić na przykład do domu chleb, czy po prostu zakręcić kaloryfery. Przygotowaliśmy, jak zwykle, merytoryczną propozycję, ustawę, która zmienia ustawę o prawie energetycznym. I mamy dwa główne, najważniejsze punkty. Po pierwsze, traktowanie tych gałęzi gospodarki, które nie są gospodarką, ale wpływają na nasz dobrostan, na usługi społeczne, potraktowanie ich jako gospodarstw domowych. Chodzi tu zarówno o spółdzielnie mieszkaniowe, o wspólnoty mieszkaniowe, ale także o szkoły, o domy pomocy społecznej, a także o organizacje pożytku publicznego. Mamy tutaj fakturę, proszę Państwa. Fakturę, która
jest, pokazuje, że o 400% wzrosły ceny za gaz w jednej z organizacji pożytku publicznego. Wiecie Państwo, co to jest za organizacja? To jest słynna baba, którą prowadzi nasza posłanka Anita Kucharska-Dziedzic, która pomaga kobietom, które szukają pomocy i ucieczki przed przemocą. Anita Kucharska-Dziedzic, szereg innych organizacji wspierających kobiety, wspierających ofiary przemocy, nie jest na liście płac ministerstwa jednego czy drugiego takiego, czy drugiego funduszu, tak jak na przykład pan Bąkiewicz. I dzisiaj dostaje rachunek, który może sprawić, że będzie musiała bardzo mocno ograniczyć swoją działalność, wsparcie dla kobiet, które dzisiaj tak czy owak jest coraz mniejsze. Dlatego Lewica mówi, zostawcie w spokoju żłobki, zostawcie w spokoju organizacje pożytku publicznego, zostawcie w spokoju spółdzielnie mieszkaniowe. To nie są firmy, to są ludzie. I żaden dom pomocy społecznej nie może być traktowany jako firma. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to są dodatki osłonowe. Po co PiS dzieli Polki i Polaków? Dodatek osłonowy powinien być dla wszystkich, dlatego że wszyscy odczuwamy dzisiaj te ceny i każdy z nas, każda osoba będzie musiała takie wyższe rachunki płacić. Dlaczego to jest dzisiaj takie bardzo ważne? Nie chodzi tylko przecież o ceny gazu i nie chodzi tylko o ceny energii, ale wiemy, że kiedy kurek z cenami jest tak mocno otwarty, to się tak naprawdę przekłada na wszystko inne. Na ceny transportu, na ceny ekspozycji w sklepach, na ceny najmu, na ceny żywności. Jeśli tutaj nie zostanie ta fala powstrzymana, to nie ma w ogóle co mówić o tym, żeby powstrzymać podwyżki w innych aspektach. Szanowni Państwo, w grudniu zeszłego roku PiS mówił, że ich ustawa podatkowa Polskiego Ładu jest napisana przez ekspertów i jest bezbłędna. Kłamali. Jeszcze w zeszły poniedziałek PiS mówił, że niższe wynagrodzenia nauczycieli i innych zawodów to fake newsy. Kłamali. Już w środę powiedzieli, że chyba jednak się pomylili. I piątkowe rozporządzenie, które miało być lekiem na całe zło, czyli tutaj lekiem na Polski Ład, tak naprawdę okazało się przesunięciem kilku terminów. Bo przecież błędy, które są w ustawie, nie zmienia się rozporządzeniem. Te błędy dalej w tej ustawie tkwią. Co więcej, obecnie nikt w Ministerstwie Finansów nie wie, jakie jeszcze błędy wypłyną w Polskim Ładzie i co jeszcze trzeba będzie poprawiać w ciągu całego roku. Lewica była przeciwko ustawie podatkowej Polskiego Ładu i każdego dnia dostarczane są kolejne powody, dlaczego była i jest przeciwko tym bardzo złym rozwiązaniom. Mówimy, przeproście, zapłaćcie i odejdźcie. I mówimy też dokładnie, jak mają za to wszystko zapłacić. W ustawie prezentowanej przed chwilą przez posłankę Maciejewską wprowadzamy również fundusz rekompensat błędów Polskiego Ładu. Każda osoba fizyczna, każdy z nas, każdy przedsiębiorca, każda organizacja pozarządowa w myśl tego projektu ustawy będzie mogła się zgłosić po należną rekompensatę za wszystkie błędy, które wykonał i wykona jeszcze rząd w wprowadzaniu Polskiego Ładu. To ma być fundusz, który nie ma być pokryty z naszych podatków, bo to by było dla rządu najłatwiejsze. Ściągną więcej z podatku VAT, to ich nie będzie zbytnio bolało. Chodzi tutaj o to, żeby wszystkie zyski, wszystkie zwiększone przychody, które dostają spółki między innymi Daniela Obajtka za naszą benzynę, inne spółki Skarbu Państwa, żeby tę część z tych pieniędzy przeznaczyć na te wszystkie rekompensaty. Ponieważ jesteśmy dzisiaj pewni, że to nie koniec, że przez następne miesiące dalej firmy, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe będą odczuwać negatywne skutki Polskiego Ładu. Rozporządzenie nie rozwiązuje tej sprawy. Dlatego mówimy wyraźnie. Wszyscy, którzy stracili na Polskim Ładzie, powinni dostać rekompensatę, zanim ten rząd słusznie poda się do dymisji. Dziękuję bardzo.
wyższe ceny, niższe pensje i horrendalne rachunki. A to wszystko w atmosferze kompletnego bajzlu proceduralnego, w którym nikt nie jest w stanie się połapać. Nikt, nawet pracownicy urzędów skarbowych. Drogi Ład drenuje dzisiaj kieszenie Polek i Polaków. To, co w tych kieszeniach zostaje, zjada najwyższa od lat inflacja. Tak wygląda rzeczywistość polskich pracowników, polskich emerytów, polskich przedsiębiorców. Tak wygląda Drogi Ład, który zafundował nam wszystkim rząd Prawa i Sprawiedliwości. Od wielu dni do naszych biur poselskich, na nasze skrzynki mailowe spływają od Państwa informacje. Dostajemy wiadomości od nauczycieli, na przykład od małżeństwa nauczycieli, którzy oboje pracują w kilku szkołach. Oni na Polskim Ładzie, na Drogim Ładzie stracili już 700 zł. Piszą do nas emeryci mundurowi, którzy już wiedzą, że ich emerytury będą niższe. A wszyscy emeryci właśnie usłyszeli, że Prawo i Sprawiedliwość zabierze im 14. emeryturę. 13. emeryturę, jak wiadomo, zje inflacja. Prosimy Państwa wszystkich o to, żebyście dalej zgłaszali się do nas z informacjami o tym, w jakiej sytuacji postawił Państwa Drogi Ład. Dzięki Waszym wiadomościom, dzięki Waszym informacjom jesteśmy w stanie przygotowywać konkretne rozwiązania, takie jak zaprezentowana przed chwilą ustawa Lewicy. To dzięki Państwu i dzięki Państwa głosom będziemy w stanie jednoznacznie i donośnie żądać od rządu Mateusza Morawieckiego natychmiastowego naprawienia błędów, zapłacenia, przeproszenia, a jeżeli to nie wystarczy, to także dymisji. Lewica jest odpowiedzialna. Lewica nie zgadza się, tak jak nie zgadzała się podczas głosowania w sprawie Polskiego Ładu, tak dziś mówimy głośne nie drożyźnie, Drogiemu Ładowi, wysokim cenom, niskim pensjom, horrendalnym rachunkom za prąd i gaz.